przed uwięzieniem, jakkolwiek kilka lat trwała okupacja, akurat jeśli chodzi o moją rodzinę najbliższą, ojca, matkę, ja nie miałem rodzeństwa. Przeszliśmy stosunkowo, powiedziałbym, łagodnie. Oczywiście w napięciu, oczywiście w oczekiwaniu, co przyniesie następny dzień. Czy nie będzie jakiejś tragedii, aresztowania, śmierci któregokolwiek z rodziców. Na szczęście to było nam oszczędzone, jakkolwiek ojciec był aresztowany, wywieziony do Niemiec, prawda, ale udało mu się uciec po drodze, wrócić i w dalszym ciągu jakoś miałem ten rodzinny dom. Wydaje i uważam, że wychowywany byłem w sposób, no jednak w jakimś, no, poszanowaniu dla porządku, w szacunku dla starszych, religijnie, no bo przecież wiadomo, że to, no, Polska jest, ale wtedy była jeszcze bardziej krajem, powiedziałbym, katolickim, gdzie się chodziło do kościoła, gdzie się świętowało wszystkie, no, uroczystości religijnej. To wydaje mi się, i to nie miało przerwy nawet w obozie, dlatego że my, będąc w tej gromadzie chłopaków, 180, my jednak codziennie wieczorem po apelu, zmordowani często, prawda, bardzo, bo jeśli trzeba było kilka godzin stać, kiedy trzeba było, jeszcze mieliśmy jakieś karne ćwiczenia, prawda, padanie w błoto i tak dalej, to jednak dzień w dzień odmawialiśmy pacierz zbiorowy taki, śpiewaliśmy to religijną taką pieśń, wszystkie nasze dzienne sprawy. To nas w jakiś sposób trzymało, wydaje mi się, przynajmniej na mnie to, dla mnie było to bardzo ważne. Jest ten kręgosłup, moralny, tak, Jezus, i to utrzymuje się do tej pory. Ja nie mogę sobie powiedzieć, żebym, powiedzmy, w życiu skrzywdził dla własnej korzyści kogokolwiek. Miał przewieźć jakieś sprzęty do obozu kobiecego. I wiedzieliśmy, w którym baraku są nasze mamy. Szczęśliwie wtedy ich nie wypędzono gdzieś do pracy, więc jak tylko tam znaleźliśmy się w pobliżu, to rzuciliśmy te druty, ten cały wóz i pobiegliśmy do baraku. Są. No więc po 3 miesiącach miałem szczęście, że zobaczyłem matkę, przekonałem się, że żyje. Ona się przekonała, że ja żyję, że mogliśmy się uścisnąć. To był piękny dzień. Gdzieś po 3 miesiącach. I, bo potem to się jeszcze raz zobaczyliśmy, jak, no, już zostaliśmy połączeni w styczniu do wywiezienia dalej do Niemiec. W sąsiednim, przez pewien czas byli właśnie w sąsiednim sektorze obozu, także byliśmy tylko przez takie, no, jedno ogrodzenie, ale mogliśmy się z nimi, powiedzmy, kontaktować na odległość, no, 3-4 metrów. I potem ich spalono? Tak. Wszystkich cyganów? Wszystkich. Spalono? Wszystkich. No. Wie pani, wszystkich to już, znaczy, nie można powiedzieć, bo może się tam coś się jakoś komuś udało, prawda? Ale zasadniczo cały pierwszy właśnie naród, który miał być wyeliminowany, to byli Żydzi i Cyganie. A następnie, tak jak mówiliśmy, to byliśmy my w kolejce, Polacy. Niżykami i jakby pan sam z ironią o tym mówi, że nie ma pan świadomości bycia w tej sytuacji, że może pan, jakby pan się rozpłakał w pociągu, poszukał pan swoich żołnierzyków, potem w obozie chłopak mały Krzyś bodajże, tak? Miał jednego żołnierzyka, który później Niemiec zniszczył go.
jakby niesamowita świadomość, bo cały czas świadomość dziecka, a z drugiej strony dziecko, które próbuje wydorośleć. No tak jak mówię, bo to było zakodowane, już miałem przecież w głowie sporo obrazów z okresu okupacji, prawda, także to, tak jak pani słusznie powiedziała, to pół mężczyzna, pół dzieciak, prawda, no tak, cały no bo czas. Dziecka strona to te żołnierzyki, tak? Tak jest. Przywiozłem do Auschwitz pudełko żołnierzy, prawda, które dałem ich chłopakowi, jakiemuś młodszemu ode mnie, prawda. A tego Ułana, tak, to najdroższą pamiątkę zabrał mu i zniszczył SS-man. Jedyną pamiątkę z domu. To nie był jedyny przypadek w obozie, ale bo to z nami inne, ale i tu nawet też potem pisałem o takiej dziewczynce, która była też zakażona jakimś świństwem i prawda, no, jakaś rana na nodze się tworzyła, prawda, na skutek zakażenia i no, na szczęście ja po prostu to Henia podmieniono, prawda, zmarłe dziecko, prawda, zostało, prawda, spalone jako Henio, a Henio został, prawda, ukradziony SS-manom dosłownie do nas, do bloku i dzięki temu przeżył, no, ale jako... No, eksperyment na nim był taki, że on stracił wzrok. Na jedno oko, tak, zupełnie. Drugi miał zakażone, ale na szczęście z tym wyszło, jak wyszedł, prawda, ale jedno oko stracił, prawda. Pan robił szopkę obozową, proszę mi powiedzieć. No jakieś w okresie okupacji też były, powiedzmy, na kartonach takie i szopki właśnie do sklejenia. Byli żołnierze, prawda, no różne takie tam, no jakieś postacie z bajek, prawda, można było, dzieci mogły sobie to wycinać. Niektórzy to, jak umieli, albo rodzice umieli, nakleić to na sklejkę, wyciąć, żeby to było trwałe, prawda, bo wiadomo, jak taki papierek, no to zostanie zniszczony, no. A ja, że kleiłem przed powstaniem jeszcze czasem, no nie wiem, 2-3 razy może jakoś taką szopkę papierową, to potem w obozie, jak przychodziły się, zbliżały się święta, no to postanowiłem, że może ja bym zrobił szopkę taką, prawda, tutaj. No i z jakiegoś szarego takiego papieru, no grubszego, jak to, prawda, takie jakieś pudło, jakieś tekturowe, no to zrobiłem taką szopkę, próbowałem ją pomalować, oczywiście nie było farb, to się nie trzymało, bo to jakieś wodna, najbardziej pamiętam, że była jakaś czerwona i taka fioletowa, prawda. Skąd te farby mieliście? A gdzieś tam wszystko można było skombinować, tak? Prawda? No i, się zastanawiałam, no i jednym słowem powstała szopka, świecek oczywiście nie było, ale były, no właśnie do oświetlenia tego na Wigilię, to takie jakieś skrawki pleksji były po prostu, które też się bardzo dużo palą, prawda. No i także kilka dni nawet nie poszedłem do pracy, bo jak ustawiłem, byłem właśnie zrozpaczony, bo mi to nie wychodziło, ta szopka. Przecież nie ma kleju, nie ma, no to żeby coś, to wszystko, jakaś wielka, ogromna prowizorka. No to prawda, to jednak już się ustawiłem, pamiętam, żeby wyjść do pracy razem z grupą, ale mnie wyłowili, nie, ty szopkę robisz. No i rzeczywiście w Wigilię na piecu tym obozowym, prawda, bo to tak przez całą długość bloku był taki piec tej wysokości mniej więcej i z obu stron była
były paleniska do ogrzewania tego, tej stajni, prawda? Tylko że najczęściej nie było czym palić w tych paleniskach. A piec służył, no, na tym piecu byliśmy bici, prawda, karani w jakiś sposób, nie zawsze, nie często, ale jednak i na tym piecu w Wigilię stanęła skądś tam przyniesiona, pewno przez starszych więźniów do nas, choinka, jakieś tam papierowe ozdóbki, no i pod choinką stała moja szopka.